Aktualny raport Unii Europejskiej krytykuje sytuację w Europie. Około 120 milionów ludzi jest narażonych na nadmierny hałas. W miastach brakuje odpowiednich rozwiązań. Czy temat znów zostanie zlekceważony? Sądzę, że tak się stanie. Mówi się, że komu przeszkadza hałas, jest przewrażliwiony i powinien wziąć się w garść. Ale dziś można wyraźnie pokazać, co wzmożony dźwięk robi z naszym zdrowiem. Na zawał serca wywołany hałasem umiera rocznie w Szwajcarii około 500 osób. Śmierć z powodu nadmiernego hałasu? Naukowcy mogą to udowodnić. Hałas pozostawia ślady w organizmie. W cząsteczkach krwi da się rozpoznać biologiczne mechanizmy, które pokazują wieloletni wpływ hałasu na nasze zdrowie. Żeby je znaleźć, potrzeba wytrwałości. W piwnicach Uniwersytetu w Bazylei przechowuje się lodowy skarb niezbędny do długofalowych badań. 10-, 20- i 30-letnie próbki krwi. Naukowcy z różnych dziedzin pracują z nimi od lat. Przyczyny chorowania wiążą się z dawnymi odruchami służącymi przetrwaniu, których nie możemy wyłączyć. Głośne dźwięki oznaczają dla naszego organizmu alarm, nawet wtedy, gdy już je znamy. Moje ciało ma możliwość walki z hałasem. Jeśli czynnik stresowy się utrzymuje, organizm wchodzi w tryb ucieczki i próbuje go ignorować. To właśnie efekt przyzwyczajenia. W zasadzie jest on szkodliwy, gdyż cały organizm reaguje tak jak podczas przewlekłego stresu. To powoduje choroby sercowo-krążeniowe oraz, choć nie jest to jeszcze dokładnie zbadane, demencyjne. Co się dzieje w organizmie, gdy robi się głośno? Nadnercza wydzielają hormony stresu, takie jak adrenalina i kortyzol. Organizm przygotowuje się w ten sposób do walki lub ucieczki. Rezerwy tłuszczu i cukru pompowane są do krwi, by dostarczyć energię. Układ odpornościowy wyłącza się, serce przyspiesza, ciśnienie krwi wzrasta.